Na łąkach, nieużytkach, w przydrożnych rowach i na miedzach pojawiają się niszczące płomienie. To znak sezonowego wypalania traw, które jest nie tylko niebezpieczne dla ludzi, ale także dla przyrody. Co więcej, wypalanie traw jest surowo zabronione i grozi za nie kara, grzywna, a nawet więzienie. To jak walka z wiatrakami. Jeden pożar zostanie ugaszony, a już pojawia się kolejny, alarmują strażacy. Po zimie trawy palą się bardzo szybko, wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie zabudowania. Aby opanować pożar nieużytków, angażuje się wielu strażaków i sprzęt. W powiecie tczewskim strażacy państwowi, jak i ochotnicy mają pełne ręce roboty, bowiem z roku na rok interwencji związanych z gaszeniem pożarów traw jest coraz więcej, informuje Michał Myrda, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie. Panie rzeczniku, wiadomo, że nie wolno wypalać wiosną traw. Niestety ten proceder nadal wciąż występuje na terenie powiatu tczewskiego również. Proszę powiedzieć o tym zakazie wypalania traw. Zgodnie z polskim prawem jest zakaz wypalania traw, nieużytków czy też innych produktów pochodzenia organicznego, wypalanie gałęzi, które można skompostować lub też oddać do pszoku. Niestety ten proceder jest nadal, jeżeli tak można to określić, uprawiany. Często dochodzi do podpaleń. Mają te podpalenia różną podstawę. Czasami zainicjowane są przypadkowo, ale w zdecydowanej większości podpalenia są umyślne. Z reguły to robią albo osoby dorosłe z pełną premedytacją, lub też osoby nieletnie, które upatrują w tym jakąś frajdę czy też zabawę. Osoby, które wypalają trawy, muszą liczyć się z dotkliwymi karami. Co do wysokości kar, ciężko mi się odnieść, bo na pewno będzie o tym stanowił kodeks wykroczeń. Tutaj policja jak najbardziej może, mówiąc kolokwialnie, wlepić mandat. Natomiast też mogą być kary administracyjne, kara grzywny, a w przypadku, gdyby taki pożar doprowadził do tragedii, może się również skończyć karą karną. Zakaz wypalania traw zawarto w aktach prawnych. Artykuł 82 ustawy z 20 maja 1971 roku kodeksu wykroczeń mówi o karze aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość może wynosić od 20 do 5 tysięcy złotych. Zaś artykuł 163 ustawy z 6 czerwca 1997 roku kodeksu karnego mówi o karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Proszę powiedzieć, jak wygląda w tym zakresie statystyka działań strażaków? Od 1 stycznia 2015 roku do dnia dzisiejszego to łącznie na terenie powiatu tczewskiego odnotowaliśmy tego typu zdarzeń 822 pożary związane z nieużytkami czy też na obszarach leśnych. Bo należy też podkreślić fakt, że nie tylko nieużytki, ale również człowiek doprowadza do pożaru w lasach. A czy w tym roku były już również wyjazdy strażaków? W tym roku od 1 stycznia odnotowaliśmy 35 zdarzeń i podkreślę, że do tej pory, jeżeli weźmiemy ten czas, okres od 15 stycznia, te pożary były bez ofiar. W godzinach popołudniowych mieliśmy pożar na terenie Rokitek przy ulicy Skarszewskiej. W wyniku tego pożaru traw ranna została osoba, która miała poparzone zarówno kończyny dolne, jak i górne. Tą osobę zabrano do szpitala. Dlaczego nie wolno wypalać traw? Jakie one wyrządzają szkody? Wypalanie traw to zarówno strata dla środowiska, dla fauny i flory zarówno, bo przecież w pożarach często strażacy znajdują martwe zwierzęta. Natomiast wypalanie traw no, też stanowi zagrożenie czy to dla ludzi, czy też dla mienia, bo niedawno był pożar, może nie w naszym województwie, ale wskutek pożaru traw spłonęła praktycznie cała wieś. Jaką strażacy prowadzą kampanię w zakresie zakazu wypalania traw? 13 marca tego roku rozpoczęliśmy kolejną edycję kampanii społecznej Stop Pożarom Traw. Kampanię tą kierujemy do całej społeczności w naszym kraju. Pożary lasów, traw i nieużytków rolnych to naprawdę wymierne straty. Kampania realizowana jest przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Państwową Straż Pożarną, a także Lasy Państwowe. Globalnie w skali kraju w 2019 roku w ogólnej liczbie 153 520 odnotowanych pożarów w Polsce, aż 55 912 było związanych z pożarami traw i nieużytków rolnych. Same liczby pokazują, jak wielka jest ta problematyka.